Tu przy większym ciężarze jeszcze też taka jedna uwaga. Owszem, tak jak wykonujesz, dobrze było. O właśnie, dokładnie. Żeby większą stabilizację mieć, to jeszcze w ten sposób. Dodatkowo, jak ten ciężar będzie coraz większy, musisz ciałem równoważyć ten ciężar w pewien sposób, żeby równowagę zachować. Przy takiej postawie niestety będzie ta pozycja bardzo niestabilna i od razu ciężar będzie mniejszy, którym będziesz mógł operować. Czyli naszym zadaniem przy każdym ćwiczeniu jest maksymalizować ten ciężar pod warunkiem, że dobrze czujemy te mięśnie i dla nas ta technika jest odpowiednio dobrana. Ktoś powie, o, ale za bardzo się kołyszesz, to nie jest dobre technicznie. Może dla tej osoby, która to komentuje, nie jest to dobre technicznie. Natomiast jeżeli to robisz świadomie i wiesz, dlaczego to robisz, to znaczy, że ta technika jest bardzo dobrze do ciebie dobrana i widać u ciebie wysokie jakby tutaj zaangażowanie i wysokie doświadczenie, którego nie ma ta osoba komentująca. No nawet nie wie, co komentuje tak naprawdę, prawda? W jakim znaczeniu.